Witajcie w następnej ale degustacji. Wyobraźcie sobie, że wchodzę dzisiaj rano do Lidla po pracy. No tak, na nocki pracuję. I widzę, ona cała ścianka nowych dżinów, no, chyba jakiś festiwal dżinów czy coś takiego. No i patrzę, jest coś takiego. Coast of Aquine, Scottish Dry Gin, czyli szkocki, ale infuzowany cukrowymi wodorostami. Tak, i 45%. Dodatkowa wartość. Jest zrobione to dla Lidla, także nie wiem, kto dokładnie to destylował, ale taka fancy butelka, ciekawa. Co oni tu piszą? Że całkiem przyjemny jałowiec z nutą sosny. Do tego jest infuzowany tym wodorostami, co daje mu taką gładkość i balans. Do tego jest kombinacja różnych przypraw, miażdżonej kolendry, cynamonu i pieprzu. No i to daje taką jakby dodatkowe zioła z wybrzeża. No i trochę soli morskiej. No może. W każdym razie na stronie Lidla piszą coś troszkę innego. Piszą, że oczywiście jest jałowiec, skórka pomarańczowa, no te wodorosty oczywiście i lukrecja. Tu mówili o pieprzu. Może po prostu nie wymienili wszystkich na stronie tych składników. Tu na butelce też nie wymienili wszystkich składników. Jakbyśmy to połączyli, to może to rzeczywiście jest taki skład. No dobrze, no to wygląda jak gin. Pachnie jak gin. Rzeczywiście jałowiec jest na początku, troszkę takich ziołowych nut, lekki cytrus. Lekka słodkość, może lukrecja, ale to są tylko moje domysły. Ogólnie jest taki, jakby to powiedzieć, tradycyjny albo to, co byśmy się spodziewali po aromacie z ginu. Czyli jest ok. Spróbujmy. Wasze zdrowie. Jest leciutka słodycz, ale później jest rzeczywiście bardzo wytrawny. Czuć alkohol teraz. Ale w dobrym sensie. Tak. To jest pierwsze wrażenie, że jest lekka słodycz, później ona ucieka, jest duża wytrawność i taki, powiedzmy, średni jałowiec, troszkę ziołowych akcentów, troszkę cytrusów, niedużo, lekka lukrecja, naprawdę lekka. No i jest dużo pieprzu. O, tak, gryzie w język. No ale to też jest, że tak powiem, dzięki alkoholowi, prawda? 45%, no, odczujecie. Ale nie jest to jakiś ordynarny alkohol, jest przyjemny. No i tego byście oczekiwali, no, bo to jest mocniejszy gin, czyli będzie więcej alkoholu. Ogólnie mi się wydaje, że gin jako taki jest delikatny, ale mocno wytrawny, przyjemny, no jest alkoholowy, no ale no jest mocniejszy.
No i on w tym festiwalu w Lidlu kosztuje 19,99 funtów. No to jest taka okej cena, szczerze mówiąc. Także za 45%? Tak, szacun. Dobry gin, może nic takiego, co by łeb urwało. Jakoś tak bardzo tych wodorostów nie czuć i tej soli. No może taki, może leciutki posmak później na końcu, ale z tonikiem, jak weźmiecie sobie ten gin, to tego nie znajdziecie, zdecydowanie. Ogólnie gin mi się bardzo podoba. Bardzo przyjemny, delikatny, chociaż mocny, jeśli chodzi o alkohol. Fajny. Warto spróbować. Fajna butelka. Cena jest ok. Czemu nie? Liczę oczywiście na wasze komentarze, co myślicie o tym czy nie, bo jak dla mnie jest ok. No, dupy nie urywa, jak to mówią, ale na dosyć wysokim poziomie. Mam nadzieję, że ta recenzja wam się podobała, jak podobał mi się ten dzień, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco, no a przez to nie opuścicie żadnej nowej ale degustacji. Wasze zdrowie, cześć!